Jak podoba się Wam zabawa? No, ja się bawię fantastycznie, mimo że tak naprawdę wszystko jeszcze się dobrze nie rozpoczęło, to każdy myśli, że czuje to podekscytowanie zaczętą studniówką i będzie dobrze. Tak, czuć, że prawie nikt nie myśli o maturze, wszyscy po prostu chcą się bawić i jest dobrze. Tak powinno być. A jak wyglądały przygotowania do tego wieczoru? Były przygotowania? Tak, były przygotowania. Wstałam o 14, wykąpałam się i sobie przypomniałam, że ej, mam dzisiaj studniówkę. No i się bardzo szybko zaczęłam szykować, bo przyjechał po mnie za wcześnie. Jak Wam się podoba zabawa na balu studniówkowym? No oczywiście jest przednio, jest bardzo fajnie, bardzo nam się podoba. Tak naprawdę jak na razie zapowiada się fantastyczna zabawa. Widać, że DJ się bardzo stara, żeby rozkręcić imprezę. I są tego efekty. Dokładnie. A powiedzcie, jak przygotowania do egzaminu maturalnego 2019? Pracę rwą od jakichś 2 miesięcy, postaram się, aby było dobrze. No ja też, no myślę, że zdążę przed maturą, naprawdę jest dosyć ciężko, no ale systematyczna nauka myślę, że da efekty. A powiedzcie, jak przygotowania do tej studiówki, jak to przebiegało? Na pewno uczyliśmy się tańczyć poloneza, walca, jeszcze inne tam do części artystycznej rzeczy, no i to tyle. Najważniejsze to bez pośpiechu, bezstresowo i dobrze się bawić. Ciśnienie się podnosi, bo zostało dokładnie 100 kilkadziesiąt dni. W sensie nie dokładnie, ale po prostu trochę więcej niż 100. Tak. A u Ciebie jak to wygląda? Jak przygotowania do egzaminu maturalnego 2019? No przygotowania zaczęły się już wcześniej, ale teraz trzeba będzie się bardziej spiąć. Coraz mniej czasu, coraz więcej stresu. No, ale trzeba sobie dać radę. Czyli zaczęły się wczoraj? Dzisiaj wieczorem. Także widzimy, że praca w re. Jak to powiedział Maciej?